Witam ponownie w Outriders, lecimy premierowo, wielkie dzięki oczywiście dla patronów, pamiętajcie o łapce pod każdym odcinkiem, im więcej tym szybciej kolejne, subskrybujcie i lecimy dalej z naszą fabułką, odkupienie tutaj ostatnio naprawdę, no przeżyliśmy dramat, takie pierwsze nowe lokacje, ale mocna fabułka się zaczyna. To najkrótsza droga nad rzekę, ciężarówka powinna być po drugiej stronie, czyli proszę, nie. Okej. Pojedź kolejką. Jedziemy kolejeczką. Dajcie znać, jak wam się podoba już ta pełna wersja, czy gracie, czy będziecie oglądali. O kurde, jaki duży świat. Dąb, albo to jest w sumie Ginso Tre. Pierwszej osoby? Proszę, proszę. Nie ma to jak doczytywanie świata, nie? Co dobra, to? Jest. Z którego kręgu piekła to wylazło? What? Hej, Jakub. Chyba znalazłem te zmutowane, szczerbate sukinsyny. Aha. To teraz widzisz, jaka jest ta planeta. Wojna to małe piwo. Oż ty w mordę kopany. To tu się obudziłem. Tak? Ktoś tu coś napisał. Dobra, zobaczmy. Historia obłędu. 2159. Shira, ówczesna starsza inżynier, została potraktowana dość wielkodusznie. Okej. Uniewinniono ją ze wszystkich zarzutów i otrzymała pochwałę za poradzenie sobie z sytuacją. No, ciekawe. Tutaj też dodatkowa fabułka jest. Dotrzyj na drugą stronę. To było? Ale jakieś potworki. A, to są te ścierwojady. Przecież to są girsy. Tylko nie ma lancera. Ale są umiejętności. Dobra. Trochę ściszymy, sorry. Let's go. Dawać. Czwarty poziom świata. Jest spoko. To jest, proszę państwa, uczta. To jest uczta. Jak tam? Oczyść plac. Jeszcze nie wszystko. Ale tutaj bańka jest naprawdę spoko, bo sporo podchodzą na blisko, nie? To jest taki shooterek, że gdziekolwiek strzelamy, to i tak jest dobrze. Bardzo przyjemny. Mega przyjemny. Także tutaj szacunek. Bo warstwa gameplayowa jest spoko. No przecież najwięcej czasu i tak spędzamy właśnie na tym... na tym krojeniu, nie? Fabułka też fajnie, że jest w takiej ilości. Zobaczymy, jak na przestrzeni całej gry ona będzie proporcjonalnie. Ale podobno z 20 godzin ma mieć. Ho, ho, ho! Jeb! Piękna sprawa. Dobra, wyróżnienie. Mistrz lekkich karabinów. No myślę, że... mogę być mistrzem lekkich karabinów. Akurat tam i siedzi. Zwłaszcza na takie potwory, nie? Na takie potwory spoko, bardzo duży magazynek. Elastyczność. O kurde. Nie wierzę. Rumowisko skalne. Srart, wszystko jest. Prawie dotarliśmy do waszego obozu. Okej. Co z Jane? Jest
na skraju śmierci. Robię to mogę, ale... przeżyję. Musi przeżyć. Mam nadzieję, chociaż dostała naprawdę mocny strzał. Już myślałem, że z tego w ogóle nie wyjdzie. A jak to na mapie wygląda? Aha, coś takiego. Tu jest główna ulica. To spoko. Co to przyszło? Jakieś gremliny. Nie ma chwili spokoju, nie? O, ale piękna sprawa. No cóż, fajnie, że mamy kolejny rodzaj jakichś przeciwników. Zobaczymy, jak będzie z urozmaiceniem może jakichś nowych lokacji i tak dalej, nie? Bo jednak... no, looter shootery mogą później po 50-60 godzinach, jeśli gracie zwłaszcza solo, bo w koopie to większość gier się broni, nie? Bo to chodzi o atmosferę, o ekipę i tak dalej, ale jeśli ktoś chciałby grać solo, moim zdaniem jest tutaj jakieś pole. Jest większe pole niż w większości tego typu gier, żeby grać sobie solo, przeżyć tą fabułkę. Może później jakieś takie endgame'y właśnie zagrać razem. Ale można. Można solo, chociaż mówiłem ostatnio, że zdecydowanie jest stworzona gra pod koopa, to oczywiście, że jest. Ale moim zdaniem furtka dla solistów zdecydowanie. Chociaż my już niebawem na koopa wyruszymy. Dzisiaj jeszcze tak premierowo robimy rozpoznanie terenu. Zawalczymy razem. Dobra. Poziom świata 4. On jest cały czas na 4, nie? Spoko, ja troszkę grałem na 3. Może przez to nie wbijam tak mocno, ale będzie spoko. No kto pamięta Gearsy 1 i Sierwojady? Przecież to jest to. Może się nie świecą, ale... okej. Okej. Wielki ścierwojad. Widzisz? A, przerwałem mu atak. Bez szansy. Ja w ogóle nie zmieniam jeszcze ekwipunku w trakcie tego. Tak mi siedzi ta broń, że nieporozumienie. Tak mi siedzi. Dobra, weźmiemy sobie ten. Ale mi strasznie siedzi ta broń. Może mam za niski ten poziom świata, ale... to się będziemy przejmować, nie? Zapiski. Ciekawe. Dobra, sprawdźmy te zapiski. Nie wiem, czy mogę. Oj, chyba nie mogłem. Poziom 9 już. Okej, koksimy. Cyklonowe cięcia. Zaraz sprawdzimy cyklonowe cięcia. Okej. No to tak, umiejętności. Tutaj sobie od razu weźmiemy to. Chociaż nie, tak się zakłada. 200, mówisz? Snajpa? Snajpa jeszcze nie. Tam sobie zostawię, bo naprawdę mi świetnie działa. I teraz tak, spaczone pociski. Tutaj to jest kapitalne, nie będę ukrywał. Więc za pociski sobie wybierzemy te cyklonowe. No i co? Przedstawię wam, jak działa. Co? Co? Jaka pompa, mega. O kurde. Fajne, umiejętności fajne. Z pompą. Nie, no i dobra jest giera. Dobra jest giera. Zahedi, przechodzę przez most. Gdzie jest ta ciężarówka? W pobliżu bramy miejskiej są stare garaże. Pewnie trzymają ją tam, żeby ochronić ją przed anomalią. Mhm. Może jeszcze optymalizacja jest do poprawy i to zdecydowanie. Ale no, cóż.
co zrobimy, nie? Oj. Dobra, idziemy na cyklonowe, co? Ole kosi. What the hell? Bez przesady. Czy to jest nieporozumienie? Amunicja. Dobra, banieczka. A później będę zmieniał pewnie te umiejki, ale na razie są fajne. Przecież jak to kosi? Bez jaj. Oj. No, dostałem jakąś snajpę. Kolejny Maharadża. Nie wierzę, jakie to jest dobre na blisko. Kosmos. Jakie to jest dobre na blisko. No nie gram pompą, nie? Bo pompę trzeba dosyć często przeładowywać. No zobaczcie to, nie? Ale jazda. Oj. Przydałoby się jeszcze właśnie szybsze. No przecież to z każdej opresji nas wyciągnie. Szybsze przeładowanie skilli to już będzie OP. Bo to jest na razie najwyższy mój poziom, nie? Wyżej nie ma. Ale kosa. Kosa nostra. Jeden został. No szkoda skilla. No zobaczmy to. Okej. Ta jest też niezła. Ale żeśmy go skosili. No i tu może być ciężko. Dobra, wychodzimy z opresji. Haha! Niesamowite. Ten już zginął. Sierżant. Dobra, zginął. Niebieskie latają. Niewiarygodna akcja. Bardzo przyjemne. Mega. No to tak. Uruchom dźwig. Teraz sobie wiecie co? Coś tam zamienimy. 175. Jeszcze muszę się przyzwyczaić, że tak. Odpalamy. I tu jest na 300. Snajpa na 300. Ale ta jest świetna. Ona ma dodatkowy skill tutaj, nie? Kradzież zdrowia bronią. No to jest dodatkowy skill. Dobra, niech będzie. A pistolecik nie ma. No fajnie. No fajnie, proszę państwa, fajnie. No i co? Nie wyszli na spotkanie? Dotarłem do garaży. Tu jest masa ciężarówek. Wyglądają tak samo. Ukryłem walizkę pod drzwiami od strony kierowcy. Przeszukaj wszystkie! Tu nikogo nie ma! Dobra, to coś pięknego. Tu jest 300. Ja cię kręcę, co za bronię. No w looter shooterach
To tak będzie, nie? Dosyć częsta zmiana, ale bardzo szybko to działa, więc spoko. Ten interfejs, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby to wszystko bardzo szybko działało. O, za chwilę nowy level świata, nie? Gertrud! Odpalił furmankę. O kurde. Nowy wóz? Trochę amunicji tu będzie, zasobów, nie? Zaraz każesz mi kopać własny grób? Oby to było tego warte. Mój Boże. Jest w jednym kawałku. Łącze satelitarne. Ostatnie takie łącze. Tego szukaliście, jak mnie znaleźliście? Tak. I to ciągle działa? Jak? Teczka. To mu metal. To izolator. Nie otwarto jej, więc anomalia nie wpłynęła na elektronikę. To z czym to coś się łączy? Flores. Statku nie wykorzystano do kolonizacji? Po części, ale straciliśmy z nim kontakt. Połowa zasobów, które powinniśmy otrzymać, utknęła w kapsułach. Nasiona, elektronika, dyski z danymi zostały na orbicie. Z tymi zasobami można odtworzyć cywilizację, ale będą bezużyteczne, jeżeli nie znajdziemy schronienia przed burzą. Wiem, że brzmi to jak jakaś mrzonka, ale ta myśl napędzała tych, którzy w nią wierzyli. Więc o to chodzi. To po to Shira wysłała mnie po ciebie. Chcę dostać zawartość tych kapsuł. To co będzie teraz? Częstotliwość. Użyję jej i namierzę źródło sygnału. Potrzeba wysoko położonej anteny. Jakieś pomysły? Tak. Orle szczyty. Ale nie teraz. No, ładnie. Mówiłem wam. Każdy, kto się bierze za tę misję, kończy w piachu. No niestety, tutaj szkoda. Bierz Gertrud teczkę i... To tu są. Zajrzyj do zakładki zadania. Dobra. Co tam za zadania? Mapa zadań. Obrzeża wioski. Kurde, my jesteśmy tu. Wszystkie. Menu personalizacji. O, w każdej chwili można wejść tu. No to fajnie. O, tu jest jakieś jeszcze poboczne. Warsztat. Zahedi, koszt tworzenia. Naukowiec Zahedi czeka w twoim obozie, by zmodyfikować twoją broń i pancerz. O właśnie, tego mi brakowało. Przecież są rzeczy do modyfikacji, nie? Podnoszenie poziomu, ulepszenie rzadkości, zmiana modyfikacji, ależ mega. Każda metoda tworzenia wykorzystuje inne zasoby. Okej. Mamy skórę, tytan, odłamki. Każda metoda tworzenia wykorzystuje inne zasoby. Jak najbardziej.
Żelazo służy do ulepszenia broni, a pancerz wymaga użycia skóry. Chociaż tu to samo, nie? No ale dobra, jest fajnie. Sprzedać czy zdemontować? O kurczę. Możesz sprzedawać przedmioty handlarzowi, by otrzymać złom. Złom to podstawowa waluta. Można kupować wyposażenie. Natomiast przedmioty zamiast sprzedawania można też demontować, by otrzymać materiały, odłamki i później modyfikacje. Więc spoko, odblokowywanie modyfikacje są dostępne, dodawane do kolekcji i mogą być używane w warsztacie. Efekty kilku takich samych nie kumulują się. O kurczę. To pogadamy z tymi. W porządku, poczekam. Zgubiłeś się, starcze? Jak wszyscy. A co tutaj robisz? Tu nie jest bezpiecznie. Co widzisz, kiedy patrzysz na to zniszczone miasto? Ja widzę swoją własną historię. Mieszkałem tu podczas kryzysów, rewolt i buntów. Aż w końcu nam je odebrali. Mnie to ominęło. Ziemia stracona. Stracimy i tę planetę. Ostatecznie tracimy wszystko. Może tak ma być. W mojej dawnej chacie zostały rzeczy, cenne rzeczy. Ale sam sobie z tym nie poradzę. Pokażę ci, gdzie są ukryte, jeśli utorujesz drogę. Chcę jeszcze raz wrócić do domu. Zostań tu. Zajmę się tym. Super, dodatkowe zadanko. Okej, teraz tak. W zadaniach powinienem to mieć, nie? Odkupienie. I to. Porozmawiaj z Jakubem i tu jest dodatkowe. I super. Super sprawa. Mój dom jest przy wieży radiowej ponad miastem. Okej, jasne. Ciężarówka Zachediego jest w kiepskim stanie. Zabrałem z niej wszystko, co się dało. Doktor musi jechać z nami. Przytrzymaj, by zmienić wygląd. Nie, przecież to jest idealny Gertrud. Teraz tak. Na razie z tobą jeszcze porozmawiamy. Jeśli masz ten warsztat. A, witaj. W czym mogę pomóc? Tak sobie myślałem. To możliwe, że w hibernacji są inni Outriderzy? No, to całkiem możliwe. Jane i ja... Znaleźliśmy twój team przypadkiem. Buntownicy byli coraz bliżej, nie było czasu szukać pozostałych. Nie muszę ci mówić, jak groźne jest pierwsze miasto, ale... Chcę pierwszy wiedzieć, co tam znajdziesz. Też mnie to ciekawi. Rozejrzę się. Warto się tu rozejrzeć. To, że nie udało ci się znaleźć innych Outriderów. Co do anomalii, potrafisz ją wyjaśnić? Mówiąc najkrócej, nie. Nazywają ją anomalią, bo jest nie do wytłumaczenia. Przeczy znanym prawom fizyki. Jest chyba podstawową siłą związaną z przyrodą planety, elektromagnetyzmem i grawitacją. Jednakże jest też swoistym systemem pogodowym. Ma reguły i nawet jest przewidywalny. Czasem słońce, czasem deszcz. Najczęściej deszcz. Mam teorię, lecz naukowe metody polegają na obserwacji, hipotezach, eksperymentowaniu i wreszcie recenzjach. Problem w tym, że nie mam już recenzentów. No kurde, mogę być recenzentem, chociaż ja bardziej jestem let's playerem. Dlaczego przed wylądowaniem nie wiedzieliśmy o anomalii? Sondy musiały ją wykryć. Zapewniam, to nie jest świat, jaki nam obiecano.
Każdy docierający do Ziemi raport mówił to samo, że znaleźli rajski ogród Edenu. Nie świat, który będzie chciał nas zabić na 100 sposobów. To przerabialiśmy już na Ziemi. Więc co się kurwa stało? Nie mam pojęcia. Mój ojciec wiedział wszystko o tej planecie. Był w Radzie Naukowców, którzy wybrali ten świat. Oczywiście coś się zdarzyło podczas 67 lat hibernacji w nadprzestrzeni. Coś, co przemieniło tę planetę. Czyli obcy. Powiedz, doktorze Zahedi. Uwaga! To ostatnie łącze satelitarne na Inok. Nie wiesz, jak długo go szukałem. A skąd wiedziałeś, gdzie szukać? Mój ojciec. Znalazłem wzmiankę w jego notatkach. Kiedy wylądowaliśmy, on szukał sygnału jeszcze długo przed nami. To on pierwszy wysłał ekspedycję. Byłem wtedy jeszcze dzieciakiem. Przybyłeś na Inok jako dziecko. Mało było dzieci na pokładzie Flores. Mój ojciec z powodu stanowiska miał ten luksus, że mógł zabrać rodzinę. Okej. No to dobra, zobaczmy teraz to wyposażenie. Wybierz przedmiot do stworzenia. O kurczę. No to cóż. Na przykład bierzemy sobie to, nie? Zmień wariant. Dostępny do tego typu broni. Okej. Podnoszenie atrybutów. Ulepsz rzadkość. Za 170. I tu będę miał jedną dodatkową opcję. Spoko. Myślę, że możemy sobie to sprawdzić. Co tu mamy? Trafienie z broni przeciwnika regeneruje twoje zdrowie. Trafienie z broni nakładają na przeciwnika. O kurczę, krwawienie. No ja tu bardziej w zamrożenie, nie? Dobra, ja jestem zamrażający, więc spoko. I później ulepsz ten przedmiot, jest 50 tego tytanitu, kurde. Tytanu. To teraz tak, podnoszenie atrybutów. Przebicie pancerza, potrzebujemy odłamków. Modyfikacja. Mamy tutaj dodatkowe, nie? Bo jak już nam się udało odkryć, no to już nam zostaje. Okej, czyli tutaj mogę sobie zmienić. Osłabienie. Dobra, przedstawiłem wam, tamtą straciliśmy, ale... Trafienie z broni generują tarcze, to może być spoko. Dobra, i zmień wariant. Poziomem postaci, a tutaj nowy poziom? 200, o kurczę. Podnieś poziom tego przedmiotu. 340, no myślę, że się nie opłaca, nie? Obecny maksymalny jest na 10. No to fajnie, i tak mamy mega koks. Mega koks. Giverę. 310, no tu ewentualnie mogę sobie posprzedawać. I tak dalej, rozmontować. No więc tyle w tym odcinku, dajcie znać, jak wam się podoba. Moje pierwsze wrażenia, bardzo na plus. Jeśli chodzi o gameplay, jest super, fabułka też ciekawa. I ten system lootu, system rozwoju. Myślę, że bardzo, bardzo fajny. Także widzimy się następnym razem. Zobaczymy, czy już w koopie, czy jeszcze solo. Koniecznie zostawcie łapę. Będą oczywiście szybciej odcinki, jeśli będzie więcej aktywności. Subujcie i kto dotrwał do końca, niech napisze. Dom starca. Niech będzie. Do następnego.